Cześć, tu Robert z kanału 4 strony złomu. Jakiś czas temu dostałem od Marcina z kanału Tam na dnie wirniczek. Ten wirnik waży 2,5 kg. Jest to wirnik od alternatora. Wirnik został podgrzany w celu wypalenia tego kleju, tego wszystkiego, co blokowało mi dostęp do zwojów miedzianych. I dzisiaj zrobię eksperymencik. Już kiedyś robiłem dawno temu filmik. A po prostu nie będę rozcinał tych zębów. One są dość grube. Będę je rozwijał. Będę rozwijał tą miedź. No i zobaczymy, ile czasu potrzeba na rozwinięcie takiego wiernika, który waży 2,5 kg i zobaczymy, ile mamy w nim miedzi, jaka jest opłacalność. To co, przyspieszamy filmik i patrzcie, jak się męczę.
No to ważymy. Wilnik ważył dokładnie 2 kg 505 gramów. No i już wiemy, że 2,230 mamy. Dajmy po 80 groszy. Mamy za niego złoty 78. $29 za 290 gramów miedzi. Ten wirnik dał nam 10 zł 19 groszy, ważył 2,5 kg. Na znajomym skupie kolega sprzedawał mi bodajże za 3,50 albo za 4 zł za kilogram. Czyli wiadomo, że taki wirnik, zakładając, że kupię go za 4 zł, waży 2,5 kg, musiałbym dać za niego 10 zł. Pół godziny zużyłem czasu. Fakt, że próbowałem różnych sposobów na dotarcie miedzi, ale to nie był ten wirnik, czy też alternator, który jest naprawdę miedziodajny. Ta miedź jest cienka. Miałem alternatory, które miały miedź bardzo grubą i miały chyba ponad pół kilograma miedzi. Dokładnie nie pamiętam, no ale na pewno nie miały takiej ilości, jaką tutaj widzicie. Nieważne. Ważne, że Marcin oddał mi ten wirnik, ten alternator. Ja sobie już go rozebrałem, nie zalega mi na warsztacie. Miedziucha trafia na pojemnika, który czeka na lepsze czasy, bo nie będziemy sprzedawać po 29 zł. A co mogę powiedzieć? Dzięki, Marcin, za materiał do filmu. Dziękuję Jarkowi Kalejto. I oraz dziękuję Wam wszystkim, którzy oglądacie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu. Hejka!